Witam serdecznie, z tej strony Marcin Easy Rider. Słuchajcie, wylądowałem na Cyprze i jestem w opuszczonej wypożyczalni samochodów. Zaraz poglądamy, bo zobaczcie, na przykład jest taki polonez, polski akcent. Zapraszam na odcinek. Ciekawe, co w bagażniku siedzi. Ciekawe, czy jest lewarek. No, ale zapach taki jeszcze miałem w maluchu. Nie? Czujesz ten zapach? No. Czuć nowością. Czuć nowością, widać, że folia na tych, na fotelach jest. Słuchajcie, nowy dzień, nowe przygody. Nasze przecudne urody autko dzisiaj, o. Mruga. Mamy jechać na wrak, a tu Lipton. Tu Lipton, akumulator pad. Nie wiem, czy dzieciaki zostawiły światełko. Ale no, czas się wydłuży. I słuchajcie, bo mieliśmy tak dzisiaj z Polish Poberem się spotkać z rana, ale później żeśmy przenieśli, mówię, dobra, porobimy sobie rzeczy i się wieczorem spotkamy. A tu się okazuje, że zadzwoniłem do niego, bo to jakby jego tam jacyś znajomi mają tą firmę. No i zobaczymy, co tu zaraz będzie. Jakaś reanimacja, coś się dzieje. Jest tytuł. Auto się zepsuło na Cyprze. W ogóle śmieszny jest ten model, powiem wam, nie widziałem tego w Polsce. Ale bardzo fajne, pakowne i w sumie nieduże, takie nieduże objętościowo auto, ale dużo miejsca w środku. Dobra, wypożyczalnia zadzwoniła, że ma być do 30 minut, więc czekamy. Zobaczymy, tutaj jakaś BM-ka stoi, ale może będą mieli takie długie kable, żeby... Tutaj widzę, że z tej strony jest akumulator. Pewnie są przygotowani na takie akcje. Nie wiem, światełka chyba zostały w tym. O, ale państwo wyjeżdżają. No, auto wyjechało. Popatrzcie, jak u nas często jakieś jabłka, gruszki, śliwki, a tutaj takie mandarynki albo pomarańcze. O, ho, ho, ho. Ale ładnie to pachnie. Ale to ładnie. No teraz jest sezon na cytrusy. To jest pewnie jakaś... To jest ten. Teraz zobaczymy. O, obiera się jak ta, jak klementynka. Fajna, gruba skórka. Zaraz wam powiem, jak to smakuje. Słuchajcie, coś jak grejpfrut taki. Mocno kwaśny. Ale dobra. Ale dobra, dużo witaminy C. Ja cały czas chodzę jakiś taki trochę, mam katar. Nie wiem, już od miesiąca. Cholera wie, co to jest. Może mi pomogą tutaj te cytrusy się wykurować. Chcesz kawałek? Nie, to wrócę do domu. Aha. Wam dziwna sprawa, bo to jest Nissan, ale ma takie chińskie znaczki wszędzie. Nissan Motor. Ciekawe, czy to w tym? W Chinach? Jeszcze korzystając z chwili okazji, to pokażę wam tutaj te cypryjskie blachy. Takie czerwone mają właśnie wypożyczalnie. Tu jest taki znaczek wybity. Widziałem też dużo angielskich blach, no bo to była do lat chyba 70. kolonia brytyjska. A później właśnie, jak już się odłączyli Grecy, to najechali tutaj Turcy na tą wyspę. O, a tutaj zwykła tablica, to taka już jak unijna. Przyjechała odsiecz, w międzyczasie zaczęło padać. No, zobaczymy, czy to... O! So, for better, let's start it now. Wait a little bit. No, pojawiło się. Dobra, bo jest decyzja, że ten, że jedziemy wymienić auto. Tak, idziemy wymienić akumulator. It's working, yeah? Yes, yes, it's working. Okay, so follow me now. Yes, okay. Yes, okay. Więc pojedziemy za nimi wymienił akumulator, żeby jak pojedziemy do Turcji, żeby nie było w razie czego, że padnie.
padnie akumulator, bo mówi, że zostawiłem na auto, ale na auto to nie ma problemu, więc to nie moja wina. Całe szczęście. Zaczęło padać, jedziemy za firmą tutaj, za Arenda Cyprus. No chyba dobrze, no jadę tu z teściem, z Ryśkiem. I pewnie ten. Myślę, że... No, wymienimy akumulator i będzie pewna tam, jakby nam to gdzieś się wydarzyło. No, na wyspie to już by było gorzej. Może z kablami byśmy jeździli, taki w maluchu zawsze, nie? Może zajedziemy do tej firmy wypożyczającej, a tutaj jest jakiś, tutaj widzę warsztaty, bo tu zmieniają opony, a tu jest jakiś coś gdzieś z czymś, a akumulatory, więc chyba będziemy mieli nówkę akumulator w ogóle. O, oh, hello! Hello, Kapu! Ela! Widzę oponek. Oponęło. Można otworzyć. O, zamontowany kawałeczek. Made in Korea. Patrz, Korea. O. Ale roku nie ma tutaj. Nie, jest tutaj. Jer. Nie, to jest gwarancja. No dobra, no teraz miejmy nadzieję, że teraz dojedziemy gdzieś dalej. Dobra, uciekamy. Uciekamy. Dobra, na razie, do widzenia. Dobra, mam wędrowany akumulator. Tu jeszcze była jedna mała zadyma, bo chciałem nagrać tutaj obok. Nagrałem tutaj taki skuter i wiesz, facet wyskoczył, że to jakiś ten policyjny motocykl i nie mogę tego... Musiałem to wykasować, więc niestety nie zobaczycie tego. No. Ale cóż, lecimy dalej. O. Lecimy, słuchajcie, tutaj do tego wraku. Ale zobaczcie, jakie tutaj fale są wielkie. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać. Ale super te. Zaraz zobadamy wrak i zaraz zobadamy jeszcze jakiś ten ogród z owocami. Taki jest plan na dzisiaj. I dzisiaj jeszcze jakiś szrot. Zobaczcie, jak ktoś nie widział, jak wyrośnie pomelo, a ja do niedawna też nie widziałem, ale tutaj takie wielkie. No, ale muszą być słodziutkie. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, jakie to jest wielkie. Ostatnim razem mieliśmy zagwozdkę, co to jest? Czy to nie jest jaka? Tutaj jest taki sadzik. O, a tu były... Tutaj były awokado. O, i są. Patrzcie, jakie dorodne awokado. Tam jeszcze gdzieś będą granaty. O matko, ile tutaj tego jest. Ile tutaj tego jest. Zostawię wam pineskę, jakbyście tu byli na Cyprze, bo to miejsce tutaj z tym, jak to się nazywa, z tym wrakiem jest takie często uczęszczane. O, a tutaj smoczy owoc. Wow. No to smoczego owocu nie widziałem na drzewie. Wtedy jeszcze ich nie było tutaj. Wtedy chyba jeszcze ich nie było, albo nie tam. Albo nie wszedłem tak, ale... Doszliśmy tutaj do tego wraku. On jest całkiem przy tym, przy brzegu. No nie można tam wejść, co niestety. Ale jakie piękne tutaj to morze jest. O, tu brakuje naklejki z Erasera. Tutaj gdzieś nakleimy. O. O, oczywiście byli Polacy. I jest Trip Poznań, Bus Trip Poznań. Namalowane, nie wiem, czy to widać tam. O, i tak sobie statek. Co mówisz? Zrobiliśmy sobie zdjęcie. No, tutaj jest dosyć blisko. Czyli da się jakoś jednak wejść. Jak mogli tam nasi narysować, znaczy namalować coś, to musieli gdzieś jakoś się na linach spuścić hobogan. No ładnie. Fajna miejscówka. Dzisiaj jest mokro, bo padało i jest... Są buty uwalone tą gliną.
Ale fajnie. Powiem wam, że ten smoczy owoc pierwszy raz takie coś widziałem na żywo, znaczy na żywo, no, żeby na, w naturalnych warunkach, że rośnie sobie na takim jakby aloesie, czy kaktusie, czy co to było. No i pomelo nie w woreczku, nie, bo ja te wszystkie, co do nas przychodzą pomelo w sklepach, to zawsze są takie zafoliowane, bo to jest rodzaj też grejpfruta. Zaraz zobaczymy. Zrobić zdjęcie panu kotu? Dzień dobry, panie kocie. Cypryjski. Coś pan powie? Nie. Nic nie chciał powiedzieć. Tutaj fajnie w sezonie są takie ogródki, więc tutaj można sobie posiedzieć, wypić kawę. Ja nie wiem, bo to taki dziki kotek jest, wiesz? Zaraz zobaczymy. O, już się nastawia. Chyba można. Papa Filipu, tak. To byliśmy ostatni raz, jak byliśmy na Cyprze, byliśmy na kawie. Tutaj o, drzewko oliwne. Tutaj z tyłu jest właśnie ten ogród. O, tutaj banany sobie rosną. No. No jest, są właśnie, tutaj jeszcze zielone, no, a tam dalej gdzieś były granaty, pamiętam. Ale teraz ktoś tu chyba kupił to, on tam jakiś garaż jest nowy. No. Fajne takie bananowce. Tak. Ale kierownica i tak prawie stała. Patrz, ty, no pola... Ale prawdziwy nasz polski polonez. No, ty, ale polonezy robili bez po, o. Bespo, polonezy robili lewostronne. Ciekawy, który to rocznik, nie? O, i stara grecka jest ta tablica rejestracyjna. No. Tutaj namiar mi Polish Bober, który mieszka tu już 15 lat na Cyprze, dał mi namiar na ten takie opuszczona w zasadzie ta. O, tak jak w Stanach na tym, na pustyni te takie przez Westerny zawsze przylatywały. Zamknięty niestety. No, kurczę, jedno tylko widać, że powiedzmy na tym rdzenie ma na naszym. Aha, ty no faktycznie. Nie, no, nie to, popatrz. No, u nas jest taka ładna. Ta, nasza ca, no, nasza taka, jest pędliwa, ca, Polska. No. Tutaj był też przez wiele lat stał nówka, chyba tutaj, nówka w Polonez Truck. I też ktoś z Polski go namierzył i sprowadził do tego, no. Nie będzie na szybach? Zelmot. A na szybach nie będzie, zobacz. O, na szybach powinno być coś, no. Czekaj tutaj. 49. Nie. Nie, 94 może, co ty? Bespo, nie wiem, jest E243R00167. 67 chyba, tak? Nie. Ale czy wtedy były pomalowane? Nie, czy wtedy były, kurczę, nie wiadomo, co wtedy było właśnie w Polsce. Nie wiem, ja na takiej motoryzacji. O! Tutaj jaki. Mercedesik. Mietek ma gorszy, większy rdzenek na. No. No, taki delikatny, ale to się jeszcze wyklepie. Prys, ale. Ale numer, no. Więc zobaczymy. Zobaczymy komisyjnie resztę aut. Ja jestem tutaj z moim teściem Ryśkiem. Zrobiliśmy sobie taki wypad rodzinny, szybki na Cypr. W styczniu w Polsce jest śnieg, zimno. O, tu jaki golfik, zobacz. No, tutaj kultowy golfik. Tak, a z Wrocławia, słuchajcie, teraz są po 50 euraczy loty i można sobie szybko odmienić klimat. O, ja zostawię też pineskę w opisie, jakbyście tutaj kiedyś byli, chcieli zobaczyć. Wow, ale to już jest. No, to jest fajne też. Tutaj ten Cypr to była kolonia brytyjska. O, a tu będzie otwarte? Tam coś już w środku rośnie. Otwarty co? Lukas lampy. Nie wiem, co to jest. Napiszcie mi, koledzy. Napiszcie mi, co to może być. Tutaj wlew paliwa. Zobacz, widziałeś, jaki numer? No. Niestety jeszcze fajny ten, nie, no podoba to. To mnie się England, to jakiś coś angielskiego, bo widzę lampy wszędzie są angielskie. Raz, raz. No i tutaj taka fajna tablica 3D. Dobra, mamy tutaj troszeczkę do obejścia. O,
Ej, jak ja lubię taki ten, najlepiej to w Stanach, jak byłem. Co to jest za marka? Nie ma. Stare radyjko, temperatura, nie no, fajnie. O, i tylko ślimaki mieszkały. Ślimaki zamieszkały, no. O, ho, ho, ho. Coś. O, tutaj można zobaczyć budowę szyber dachu. Widziałeś, jak tu przyżarło? Jeszcze lepiej niż Poltka. Jeszcze bardziej. No, nasz Poltek ma jednak naszą. Mniej agresywny. Mniej agresywny, no. Śmieszne te auta, że z tą kierownicą. No tutaj jeszcze jakiś jest zagajnik. No, sobie tu wyjdziemy. O, ho, ho. No. Ciekawe, czy tutaj ktoś zmarł, nie? Właściciel, bo tak często jest, że ktoś umrze i później jest... Sam. Chyba, nie? Chyba tak, no. Angielska tablica. Ho, ho, ho. Peugeoty, no. Są Peugeoty, o, to jakieś Suzuki. Jest tu trochę ukrytych tych samochodów. O, tutaj też troszeczkę. Tam jakieś ruinka. Tu jest Ford, patrz, Ford się trzyma. Oryginalną farbę. No, fajno. Fajno, chodź zobaczymy tutaj jeszcze. Ja lubię takie urbexy samochodowe. Oj. O, Uno. A Uno to też jest polskie? Nie. Może w Polsce robili, nie? Też nie, tutaj jest Fiat już. Włoski. Lekko zakurzony. Nie, ale tam widzę dalej polski albo Łada. Łada? Zaraz zobaczymy. O, na początku tutaj też. No niezła kolekcja tutaj samochodów. No zobacz jaki Fiat. Czy Łada? Ty, duży Fiat chyba. Albo że Łada. Czy duży Fiat? Ty Fiat, 125p. Fiat 125, proszę bardzo. Ale numer. Popatrz. O, czekaj, bo jeszcze naruszyłem tutaj ten i... Polish Bobber, gdzie jest tablica? Zobacz, jakie FSO. Piękne. I te, FSO, no i też było angielskie. FSO zarośnięte. No widzisz, no. Ho, ho, ho. I patrz, jest radyjko. No tutaj troszeczkę jest różnych rzeczy. Troszkę na masce tam. O, co tam wyrosło? Ja tam rękę tylko wsadzę. No, proszę, okna niepozamykane. O, tutaj jest też jakieś autko. Tu jest ciepło, autno. Ale zarośnięty, bez pono. Duży Fiat. No to patrzcie to jednak na ten. Klasyczny kwadracie. No. Teraz tu jakiegoś shorta nakręcę. No, popatrz jakiegoś. Odnaleziony tym. Podgrzewana z tyłu. No, a nie było normalnie? No chyba nie, bo ja nie miałem. A miałeś też takiego Fiata? Takiego nie, miałem Polonezę, ale... Aha, to nie wiadomo jak to tu było, ale to pewnie szło właśnie za... Rządzący potrzebowali dolarów i sprzedawali pewnie wszystko, no. No i to już są te nowsze lampy. No już, o. Ciekawe co w bagażniku siedzi. Ciekawe czy jest lewarek. No nie chciałbym. Teraz niestety już tego nie otworzymy, bo tu ci może w rękach zostać, no, ta. Nie chcemy naruszyć jakby stałej tej. O, czekaj, może drzwi się otworzą? Nie. Ty, drzwi się otwierają. O! O matko! Zobacz jak tutaj. FSO. No. Ale zapach taki jeszcze miałem w maluchu. Nie? Czujesz ten zapach? No. Czuć nowością ci. Czuć nowością, widać, że folia na tych, na fotelach jeszcze. No właśnie. Rysiek mówi tutaj, że pieska brakuje z główką.
Nie ma pieska, to się nie liczy. Oj, dobra. A to czekaj, to BM-ka chyba jakaś. No coś. Znaczek już pokradziony, ale czy to Mercedes? Nie, to BM-ka jest. BMW. BMW. BM-ka, o. No z tyłu tak wygląda jak ja też, nie? Wygląda jak Mercedes. Też tu trochę wrośnięte. Oj, zaczyna kropić, ale przyjemny taki ten, przyjemny deszczyk. No, tutaj to jest chyba Volvo. Czy co to jest? Nie, to jakiś dziwny znaczek. Nie wiem, ja się niestety nie znam na tej motoryzacji samochodowej aż tak dobrze. Ale odkręcał tablicę, co? No, o. Tu jaka tabliczka śmieszna. Czy a tu Skoda Felixia? Nie, Ibiza. Seat Ibiza. Seat Ibiza. Można na Ibizę i na Majorkę. I jak widać na Cypr można też zajechać. Takim Seatom. O, jeszcze są, słuchaj, jeszcze są chusteczki. O, tutaj też coś. O matko, Uno. To jest Uno, Fiat Uno, no tu jest Mazda. I Golf. I kolejny kultowy Golf. Tu niedługo wpadnie szyba. Coś tam widać, o. Coś tu widać. No, jeszcze da się zrobić. Tak. Jeszcze będzie pan jeździł. Będzie pan zadowolony. Z tymi butami, czy ty butach można chodzić? Tak. Czy ty buty można nosić? Tak, można, ale w ręku. Czekaj, tu byliśmy, to jeszcze tutaj. O, Suzuki Maruti. Suzuki Maruti. O, a to? Co to jest za dziwolo? Całkiem, nie wiem co to jest. No. Dwa takie stoją. Dwa takie stoją, o. Ale pada fajnie. Fajnie, bo się nie kurzy, słuchajcie. To jest najważniejsze. Jak nie pada, to znaczy, że się nie kurzy. I tutaj, tutaj coś stoi fajnego. Mini Morris. Niestety drzwi zamknięte, ale ten jest w stanie super, zobacz. Opony tylko trochę jest. No i nawet, ale powietrze jest w oponach. Ale powietrze ma. Powietrze jest, dobra. O! Dobra, to my kończymy, lecimy w jakieś dalsze części, pewnie że za chwilę jeszcze coś tutaj z Cypru dorzucimy, bo musimy coś zjeść, jeszcze pooglądać, więc zostańcie jeszcze chwileczkę. Jakiś kaktus, zobaczcie co za kaktus, ale tu na tym rosną takie te owocki. Czasami w Biedronce można dostać takiego owoca. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja zgłodniałem. Idziemy do Kingfisher, do tawerny. Jest tu meze, czyli takie różne będą przystawki lokalne z rybek, jakieś owoce morza. Zobaczymy, co tu można dobrego zjeść. Podobno to jakaś Polka prowadzi. Kamila to dziś wyczytała. Idziemy obadać. Klimat i pamiątki jak w Łebie, nie? No. W Dolores podobno. Że tutaj różne jakieś... Ryby leżą na tyle. Nie trzeba łowić. Nie trzeba łowić. O, tu wybraliśmy ten seafood platter dla dwóch osób i fish meze. Teraz zobaczymy jak to będzie się prezentowało. Słuchajcie, była już przystawka, ale niestety przystawka szybko skończyła swój żywot. A teraz już mamy tutaj jakieś kalamary, a to nie wiem co to jest. Będziemy testować. To myślę, że będzie fajne. Aha, sam chciałeś? A, czekaj. Dobra, to daj mi. To daj mi. A ty też. Zawsze lubię te. Zacząć od tych takich chrupiących części. Mackowatych, nie? Mam takie chipsy. Ja nie obiec, bo... Jeszcze jakieś
rybki w małym tym, w takiej panierce delikatnej. O, i teraz taki zestaw spory. A my żeśmy cały chleb zjedli. Czym ja będę zagryzał? Jeszcze wszystkiego nie podali, bo ten zestaw mezy to jest właśnie taki bardzo dużo różnych przystawek, przystaweczek. O. Zaraz zobaczę, jak tą krewetkę muszę wyrwać i teraz nogi. Dobra, kawałek ośmiornicy. Ja tu walczę cały czas jeszcze. Walczę teraz z tą krewetką. Łomatko. Jeszcze krewetki w sosiku. Cała masa krewet. Słuchajcie, zjedliśmy całość, a tu jeszcze pani przed chwilą przyniosła jeszcze dwie przystawki, jakieś ryby i... Nie przystawki. Czy co to były? Dania, no, jeszcze dania. Także to mezy jest ogromne. Też zostawię tutaj pineskę na tego Fischera. Dla 7 osób, w sumie dwa dania i woda 90 euro czy kosztowała. O matko, zapakowaliśmy już to jedzenie, jedziemy teraz gdzieś dalej, ale patrzcie, teraz dopiero widzę, że z syreną jeździmy. Z Nissan Serena. Podjechaliśmy naszą syreną tu pod skałę Afrodyty. Czy najpierw jest takie miejsce, gdzie można sobie zdjęcie zrobić w takiej ramce eleganckiej, a tam mamy skałkę, gdzie się urodziła chyba Afrodyta według legendy. Spoczyliśmy tutaj szczęść, więc zaraz pewnie z Kamilą. Też my mamy tu chyba z ostatniej wizyty. Ładnie dzisiaj niebo tutaj, bo tam słoneczko świeci. Fajnie. Fajnie, nawet w styczniu polecam tutaj Cypr. O, jest nasza ekipa wesoła. Wybiegła z syreny. Wyszliśmy, teraz jesteśmy na parkingu, żeby pod tą skałę Afrodyty podejść. Ale zobaczcie, jakie tu fajna roślinka taka sobie rośnie. Śmieszne to. Cały ten... Całe zbocze tym porośnięte. O, to the beach. Weszliśmy na plażę. Fajne tu kamyczki są. Otoczaki. Zobaczcie, jaki fajny kamyczek. Ten fajny pasiak, no. No, jest tu tych kamyczek, tak to. Helena, tak, Helena ładnie znalazła. O, ten jest biało-czerwony. Patrzcie. Słuchajcie, jestem tutaj, ta z tyłu jest ta skała Afrodyty, to ta mniejsza. Nie wiem, czy to będzie po waszej lewej chyba, czy po prawej. Ale słuchajcie, tutaj są różne legendy na temat tej skały i jest taka legenda na przykład, żeby się można odmłodzić, że można opłynąć kilka razy w skałę przy pełni księżyca. Ważny jest kierunek, żeby się czasami nie postarzyć, tylko nie wiem, w którym kierunku. A kolejna sprawa to jest opłynięcie skały Afrodyty przy blasku księżyca z towarzyszką serca. Zapewnia wieczną miłość, takie coś, no ale ja na razie nie będę próbował, bo troszeczkę chłodno jest. Siedzę sobie teraz tu na kamyczku, czekam na ekipę moją, ale powiem wam, że bardzo dużo Polaków tutaj, nie wiem, czy teraz cały samolot z Ryanaira przyleciał i opanował wyspę, ale tutaj na tych miejscach turystycznych bardzo dużo się języka polskiego słyszy. Ale fajnie tutaj, słoneczko świeci, wiaterek wieje cieplutki, nie? Słoneczko? No i sobie troszeczkę tu odpoczywamy i wdychamy jod.
fajne piramidki tutaj. Ale ta woda trzaska. Tu Marcin by zaraz nagrał też. No, 11 minut. Ja tyle nie potrafię się od niej odzywać. No. Ale dźwięk super, nie? Te kamyczki takie faktycznie relaksacyjny, nie? Leżaczek tutaj postawić. Ktoś to by zostawił na klejkę. O. No tak. A tu zobacz. Super. Dziewczyny 3 dni temu były do zdrowienia. Niezłe. Rzeźba z papieru toaletowego. I wygląda jakby to była rzeźba z tego, co tu zostało po krzakach. Marianka nie dotykaj tego. Rzeźba z papieżaków i cała masa po polsku. Patrz, kocham loczek, tak. Misia. No, ciekawe. Nie no, my się tutaj nie podpiszemy na takim kamyku. Tak? Marcin Easy Rider tu był? O! I gang maluchów z Kołobrzegu. Zobaczcie, gang maluchów Kołobrzeg. Jeszcze coś jest, Sparta Praga, Wisła Kraków, oddział PTTK w Krakowie. No, trochę to było naszych. No i wróciliśmy z tej plaży. Pojechaliśmy do domu, zostawiliśmy dzieci i dzisiaj wieczorem umówiliśmy się z Przemkiem, z Polish Boberem, który tu już 15 lat mieszka na Cyprze. Zaraz nam może coś opowie, co tutaj na tym Cyprze się dzieje. O, firmowa bluza. Musi być. Musi być, trzeba. Cześć. O. Trzeba promować. Cześć. To małżonka Przemka. Tu Kamila, cześć. Miło poznać. Kamila już tu weszła wcześniej, no. O, już widzę, że tutaj zimne. Zimne piwko. Ciepło jest, tak? Jak to mówisz. Ciepło, no. I jak tu ci się żyje na tym? No, nasi widzowie są na pewno zainteresowani, jak tu Makipianin trafił na Cypr. Kto to wczoraj pisał? Motoszreku, on no. Tu był, budował domy. Tak, 8 miesięcy, no. I to później tak. Tam mówiłem, to tamto mówi, tak, Lardanka, no tak. Mówię, no, mieszkałem przez krótki okres w Lardance. I tak prawdę mówiąc, jedno z moich ulubionych miast, jeśli chodzi o takie... imprezy. Nie tyle, wiesz co, jest fajne miejsce, inny klimat, każde miasto co innego. Bardziej taki, no, nasz klimat, znam trochę bajkerów i są fajne miejsca rockowe i dużo sklepów z rupiciami, duperelami. To jutro właśnie uderzamy na powiedzieć, jakieś złomowiska, targi. Więc co, to zależy, jak wy to planujecie, bo jest jeden taki duży, niedzielny market w koło Larnaki. Nie, ja ci ten, tam wszystko, mydło powidło, taki Świebocki, nie? O, to mi się podoba. Ja nie byłem 8 lat już tam, bo wróciłem. No tak. Obejrzysz tak. Relację niedługo. Jakby co. W niedzielę będziemy chyba, tak. Nie akurat. No. A kiedy planujecie być w Nikozji? W Nikozji nie wiem jeszcze. Wiesz co, nie wiem, ile zajdzie nam w tej Larnace, nie? No bo chcemy jutro już uderzyć na Larnakę, nie wiem, czy tam będziemy cały dzień, czy może dwa, więc to tak pewnie później. Larnace jest dużo do pochodzenia, do takiego zrelaksowania się pochodzić z dzieciakami, bo całe miasto, centrum jest przy samej plaży. Tam ogólnie, nie mówię naokoło, na bardzo długi spacer wzdłuż morza, jest zamek obok. Tam przy tych słonych jeziorach, gdzie są pelikany, flamingi, to naprzeciwko dalej jest taka plaża znana Mackenzie. Zimą tam są pustki, jeśli zimą jeździ ze znajomymi, bo
płot lotniska w Larnace jest przy samej plaży. Latem jak leżysz, to samoloty ci lądują nad głową, nie? Super. Myśmy jeździli, wiesz, z jakimś żarciem na wynos, parę bronków, siedzieliśmy pod płotem i patrzyli na samoloty lądujące zimą. No zimą, bo poza sezonem, nie? Ale na jednej ulicy jest dwa antique shopy, których znam gości, bo zaraz obok jest taka knajpka Harris Inn i właściciel jest też motocyklista, tam przyjeżdża paru chłopaków, których znam też, harlejowcy i nie tylko, a na górze on ma, my zawsze tam zostajemy, bo ma pięć pokoi odnowione do wynajęcia na dole ten, ale już pomijmy to, że jest dobra cena, jest stary budynek, ale po prostu pieszo jesteśmy w stanie gdziekolwiek pójść w centrum, zjeść czy pójść. Ja przez okno to widziałem antique shop, nie? Ale za rogiem był drugi i obok jest taka knajpa, która nazywa się Art Cafe. I budynek jest z 1900 roku. Czyli wiesz, tu tynk spada, tu belki widać, nie? Na dole jest knajpa, a idąc na górę są piękne gabloty z różnymi duperelami, kolekcjami i tym podobne. I na samej górze, bo to było jakieś mieszkanie, nie? Ogólnie, jego żona prowadzi restaurację. I też stare plakaty kinowe, greckie, teatralne, każdy stołek inny, stół z bezjemnej nogi czy coś, wiesz. Takie mydło i powidło, wszystko zawalone. I właściciel jest zagorzałym harlejowcem. W rogu baru. W rogu baru jest gablota z jego duperelami harlejowskimi i na jednej gablocie jest Harley Davidson Wrocław. Bo był. I rzecz jak jest, był chyba w Karpaczu też kiedyś. Bo on jest hogowiec tak trochę. Ale ogólnie ma to własny ten, no. Oni mieszkają poza... I tam poza, jest też to muzeum, tak? Też w tym nie, w Nikozji. Nikozji. Na tego mówię, bo powiedziałem chłopakom, a jeden corner to cię po prostu wyrwie z butów, nie? Tak? Taki bardzo wojenny. Willy stoi, stary regenerator prądu II wojny światowej na chodzie, radio, trochę tam dekoracyjnych jakieś kaski, nie kaski i trochę wojskowych motocykli. Vuela stoi, o którą zawsze walczę, mówię, to jest zły kolor, nie, to jest oryginał. Mówię, nie, to nie jest. Aha, ta niebieska taka, tak? Czy to? Nie, czy nie, niebieska to jest... A nie, czy to ktoś inny wysyła? Vuelska to jest MK. Aha. Tylko ta MK też jest, no, cała nowiona, wszystko elegancko. BMW. I w to miał bardzo duży wkład przyjaciel właściciela muzeum, Andreasa, Polak, który niestety parę lat temu choroba go zniszczyła. Parę akcentów tam jest, tam klub motocyklowy Soku, tam flaga wisi w ogóle, tak? To jest od niego, no. Bo Sokoła nie ma. Ja pokazałem mu zdjęcia, jak wygląda Soku, to mu się oczy zabłyszczały. Ładnie się komponowała tam w te wszystkie, wiesz, dekoracje, nie, jego. To jest prywatne muzeum, powiedzmy tak, rząd nie dofinansowuje ich, nie? On bardzo dużo robi i charity, zawsze święta, on ma starą BMW, sorry, nie BMW, BSA M20 z koszem policyjną, którą przebiera się za Mikołaja, jeździ po centrum Nikozji, ludzie sobie robią zdjęcia. Tam zawsze jest parada taka świąteczna, mikołajowa. On cukierki rozdaje co roku, co roku. Wiesz, tam nikt do niego się dowala, bo on robi to tak dla miasta i w ogóle, ale na stronicy robi dla niego. No, tak to było. On, jeśli się nie mylę, chyba o, muzeum jest 20 coś lat. Jego ojciec 2 lata temu umarł, co to prowadził, a on się zajmuje od 15 roku życia motocyklami kolekcjonowanymi. Kiedyś był jakiś koleś, który był jednym z najlepszych mechaników na Cyprze. Miał, wiesz, dużo Angoli, nie Angoli, bo to wiesz, tu kolonie brytyjskie i tym podobne części. I tylko on był jedyną osobą, która mogła tam wchodzić, nikt inny, nie? Bo widział u niego zapał. I
jak koleś umarł, to jego żona, jemu go pozwoliła wejść i on kupił wszystko, co tam było. Więc ma tak antyczne New World Stock, części w pudełkach do różnego rodzaju motocyklów od Angolii po Japonce i tym podobne, że po prostu, wiesz, szok. Bardzo dużo ludzi, powiedzmy, takich jak my, zawsze coś mu przywozi, wysyłają jakieś tablice, jakieś, wiesz, szyldy, części, dużo ma rzeczy w City, Island of Man. Dużo jest, co ludzie mu po prostu dają, żeby było muzeum. No i już pomału miejsca trochę. A to codziennie jest otwarte? No, tam może być czasami, ale jakbym wiedział, który dzień, to powiem dokładnie, który dzień wy byście przyjechali. Mojego syn tam siedzi, nie? Od rana do wieczora. Mają w rogu taki mały warsztacik, coś w stylu, co buduje z łysym, na końcu muzeum, ze stołem, narzędziami i kombinują, jak nie przed głównym wejściem, paleta stoi, a ten, wiesz, szlifuje jakieś ramy, rdzewia coś, czy maluje, nie? Na środku ulicy, wiesz, totalna wyjebka. O, no to ciekawe miejsce. I to jest fajne, bo to jest dosłownie tak w linii prostej, nie wiem, 200 metrów przy samej strefie buferowej, tak zwanej. To centrum to jest bardzo interesujące tam w Nikozji. My jak zawsze tam podjeżdżamy autobusem, się wychodzi, to my po prostu uderzamy w prawo i idziemy po prostu starymi uliczkami przy... Tam jest taki jeden meczet, tam jest jeden taki antique shop, że chłopie, tam w kasku musisz wejść. Tam jest po prostu jedno na drugim, nie? Tam jest taki pierdolnik, że nie idzie go ogarnąć. Ale żebyś fajnie to po ten ogarnął, mi się tak podoba. Tam patyna na patynie, nie? Tam wszystko. No. Ja się boję czasami coś wyciągnąć, po to, że mi na głowę nie spadło. No. Tam nie można kupować. Bo. Można, można. I zawsze tak idziemy naokoło, bo z lewej strony, powiedzmy, jak stojąc wprost do centrum, to idę na prawo, wszystkie te uliczki tam trochę. Przy tym meczecie jest taki stary garaż, kolejny się odnawia samochody, antyki. Jeden znajomy obok też ma taki Czech, Mike, piwo waży, wiesz, świeże piwko robi, czeskie. Jest podbite, wiesz, cypryjskie, z Czech. No i świetny jest bar, którym ja nawet nigdy nie byłem, bo jest tylko nocą otwarty, 50s. Dosłownie. Wszystko lata 50, cały ten wystrój, te takie właśnie, wiesz, podwójne kanapy ze stołem, kanapy zrobione w stylu przód Cadillaca, koktajle, wiesz, rockabilly, muzyka i wszystko. No kiedyś niestety będę musiał zostać za nią na noc i po prostu odwiedzić to miejsce, bo jestem ciekawy, chociaż raz, wiesz, odhaczyć. No i tam jest, wybieram. Tam jest trochę właśnie tych ciekawych miejsc, centrum, dużo antyków. A powiedz mi teraz jeszcze z tym Polonezem, bo dzisiaj trafiłem tego Poloneza, no, i Fiata, właśnie, nie? Ten, przestawili Poloneza, kuźwa. Stał w drugim miejscu. Aha, stał przy tym hangarze, tam stał. Przez x lat. Na moim wideo, które wrzuciłeś, to on stoi przy tym hangarze, a teraz go postawili naprzeciwko. A z drugiej strony ten Fiat stoi, nie? No, on stoi tam a w tym hangarze stał ten Polonez, który teraz stoi w muzeum w Polsce. Aha, czyli ten trak był tutaj, w tym stole. Tak. Czyli tam to stare auto też stoi. Ale to jest, powiedz mi, ktoś opuszczone, czy ktoś zmarł? Nie, czy... naprzeciwko koleś ma wypożyczalnie aut. Aha. A jak ktoś się go pyta, że coś tam potrzebuje, nie sprzedaje, będę robił, wiesz, nie? I chuj je gnije, nie? I chuj je przestawia. Aha. Ostatnio jak robiłem... Widziałem, że tam Fiat stoi, no to jest tak, wiesz, w krzakach. No ale ja jak robiłem wideo, to już mówię, kuźwa, tablicę za... Zabierdzielił ktoś i znaczek Fiata, a taki był mój cel podczas tego filmu, odkręcenie tego. A ja już obstawiłem, że to właśnie u ciebie jest. Nie, właśnie, jak robiłem film na YouTube'a twojego dla Makipy, to w drodze sobie powiedziałem, kurde, zapomniałem śrubokręta, stanąłem w sklepie z narzędziami, kupiłem sobie mały śrubokręt, żeby odpierdzielić tą, bo ona już była taka wyblaknięta, metalowa, popękana farba, taka patynka, niech sobie będzie.
kurde, nie, a tu mi ten, nie? Mówię, no to patrzę, jest z przodu, a były tak zarośnięte, że nie dałem się przedrzeć przez te krzaki. Może teraz, wiesz? Bo tam później, za tym, za jakieś 200 metrów, jest też niedzielny market. Tam ja kupuję swoje te dupererki czasami. No nie, szału nie ma, dupy nie urywa, ale tam takiego gościa mam, co ma zawsze dobre książki, albumy motocyklowe. W dobrej cenie to opycha. Ostatnio kupiłem te, jak się nazywa, książki, manuale do Harley, nie? Aha. Tam 2003, 2007, model Softaile, nie? Fajny. No, po 5 euro, a jak sprawdziłem na pewnych stronach, to jedna taka stoi po 70. A no, to jest najlepsze w tych targach, nie? Że można... Stary, ale to było nieużywane, wiesz, dlaczego, po czym poznałem? No. Bo żadna kartka nie była usmarowana. Aha. Bieli czysta, no, no, wszystko. No, może no, też ktoś umarł i wyrzucił na kompostownik. Tutaj jestem. Tutaj jest właśnie taki problem z tymi ludźmi. Ciężko jest trafić, wiesz, Pafos dla mnie jest takie bardzo... Ciężko trafić jakiegoś fanatyka czegoś. No, no. Największe... Ale jeździ tu dużo motocykli właśnie po tym, w sezonie, czy nie? Tak. Tylko najczęściej widać weekendy, bo zwyczaj ludzie pracują, a czasami ktoś by powiedział, o fajnie, ciepło, ty jedziesz motorem, fajnie. Nieprawda. Tak słońce dopierdziela, że nie jesteś w stanie. Aha, no właśnie, za gorąco. A nie daj Boże, żebyś stanął na światłach i ci się bucha między... To dlatego w Omanie nie było tam. Byliśmy w Omanie też żadnego motocykla, bo tam za gorąco. A jakie są najwyższe temperatury w Pafos? 40-45. No, Nikoza jest najgorsza. Czyli tak lipiec, sierpień, tak? No. Nikoza jest najgorsza. Co do tego. Nikoza jest po środku wyspy. Zero dostępu do morza, zero ten... No tak. To jeśli Pafos jest tak 40, tam jest około 50. Nie ma. Stary, trampki mi się w asfalt wbiły, nie mogłem ich wyciągnąć. Tam na przystanku na autobus czekałem w Nikozy, nie? Żeby dojechać do centrum i... Mówię, a to mam 2 godziny wolne, to sobie pochodzę, nie? No. Człowieku, dobrze, że ten muzeum jest zacienione, to siedziałem muzeum, nie szło. Człowiek nie da rady, nie ma opcji. Ludzie to padają jak mówię. Jest. To w dzień chyba mało co pracują też, nie? Czy nie? No na dworze chyba nie pracujesz. Bo jeśli chodzi o lokalnych, to jest tak dla mnie, lokalni to są jak Grecy. No, bo za gorąco chyba. Mają. A to siesta to jest jedno. Na większości drzwiach to powinno być napisane. Otworzę jak będę chciał, a zamknę jak mi się zbudzi. Bo widziałem tak. Otworzę kiedy otworzę. Mają luźne podejście. No tak, bo właśnie my Europejczycy później doginamy, robimy jak te, godziny na dobę, jak osły, nie? A oni pewnie z nas się śmieją, patrz jakie głupki robią non stop, nie? Powiem ci tak, to wszystko co widzicie naokoło, to budowały tylko pieniądze i nasza siła robocza. Polacy, Słowacy, Czesi, kraje arabskie, nie? Jakieś Syria, Arabia, nie? Bo na przykład w kamieniu są... A właśnie jak to jest z uchodźcami? Oni gdzieś tutaj się tam przepływają przez na tratwa? Tak. No. Tak? No. Przez tamtą stronę i tu. Teraz jest bardzo duży problem z ludźmi z Afryki. Jest ich od zarypania. W Nikozy to po prostu oni wioskami przyjeżdżają, nie? Bo tutaj tak nie widać za bardzo, nie? Bo jest ciemno. Jest ciemno. Tragedia. O matko. Jeśli chodzi o... No bo teraz nas kontrolowali też w ogóle paszporty, nie? Bo to jest niby Unia, ale... Tak. Ale kontrolowali, że no, widocznie, wiesz, jakiś kanał przerzutowy. Nie, nasi podpierdzielali, wiesz. Sprzedawali może wizy. Albo jakieś torebki, mogli się nie grzybkami. Grupa różnego rodzaju zbieraczy, fanatyków, jakieś meetingi są i bardzo zorganizowane grupy motocyklowe, nie? Aha, tam są. No. Niestety Pafos jest bardzo duży motocykli, ale ludzie jak to wczoraj... To bardziej to jest taka łeba chyba, nie? Cypryjska, coś takiego. No tak, bo nikt nie robi zlotu, wiesz? To zrobić zlot, czy zlot, spotkanie, to jest bardzo ciężko. To jest bardzo ciężko. Nie ma tu nawet takiego terenu pewnie też, nie?
bo to też musi być odpowiednie, jakieś, jak to są same hotele. Ale na przykład bardzo dobre spotkanie robi Paphos Classic Car Club. Mają, no, no, są to starsi ludzie, zajebistymi furkami, coraz więcej ludzi jest. Aha. I oni sobie robią takie brytyjskie spotkanie na śniadanko, przyjeżdżają fury, cały parking zawalony, później sobie robią rutkę. Bo tutaj była taka opcja, że jak rejestrujesz na antyk czy coś w tym stylu, no, 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 to wszystkie public holiday, święta i ten możesz jeździć, dlatego płacisz mniejsze, wiesz, ubezpieczenie i podatek, no, drogowy, ale teraz mają to znieść, że będzie i tak tanio, nie? No, że będziesz mógł jeździć na co dzień. Aha. Możesz jeździć na co dzień, ale rejestrujesz na normalne blachy. Tak? Co? A jeśli ten, to wtedy płacisz mniej, nie? Aha. Nie wiem jak to, ten wiem, że ty zarejestrowałeś, ale to wtedy co? Możesz jeździć na co dzień, na przykład? Na co dzień, no. Dobra, wiesz. No, raz to jakiś czas, znaczy, jak to ktoś rejestruje Golfa i jeździ tym Golfem, no to... Mówię typu Volkswageny, ogórki. No, no, no. Jakieś Range Rovery, no jest trochę tak, wiesz. No. Na Cyprze jest jeden Ford Model T. No. Na chodzie. Przeleciałem, wyglądałem w Wiedniu i była druga kontrola, bo przejeżdżaliśmy się w mały taki samolocik, żeby dolecieć tam do wioski. Stamtąd wzięliśmy taksówkę albo pociąg, żeby dojechać na miejsce imprezy, nie? No. Na ten Bike Week. I do mnie koleś mówi, przepraszam, czy mógłby pan otworzyć portfel? Mówię, że tak, nie? I on sprawdza, nie? A ja go, gościu, kuźwa, sorry, nie? Rzadko używam, nie? Włożony między kartami, nie? Ten. Mówi, nie no, no mówię, konfiskuj, głupie, tam euro, nieważne. Ważne, no, to papierze to do mnie. No, ja też kiedyś z nożem na lotnisku też mi zabrali, no. No ale od razu. Ale od razu, ale no, koleś się pyta, jak tu przyleciałeś? Skąd? On mówi, że z Cypru. To co, oni śpią tam? Chyba tak. Serio, człowieku, nie? Mówi, jak to? Ty w samolocie, bo jest z nożem, nie? Mówi, jakim cudem, nie? U nich od razu pyk, nie? Bo portfel na łańcuchu, nie, wiadomo, wszystko, ten, a tu cyk, nożyk, wielkość karty kredytowej. Śmiech na sam. Zdarza się. Zdarza się. Piotrze. No, przy mnie to dopuszczalne, tak. Ale byliśmy za nią podbić jakieś dokumenty, pieczątki i znaczek w sądzie i też jest bramka. I my mamy oboje w plecakach zawsze jakieś scyzory. Właśnie jakoś kwiatka uciąć, kanapkę, no, 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 po prostu przy sobie, nożyk, no, no. I ona, sorry, zapomniałem, ją skonfiskował. Mówię, wychodzi, mówię, oddaj to. On mówi, że nie. Oddajesz mi to? Nie. A ja mówię, no ja cię znam, ja wiem, że ty tam pijesz, motocyklisto. Serio? Mówi, oddałbym ci, ale wiesz, prawo, mówię. Wyszedłbyś przed ten sąd, dał mi ten nożyk, kuźwa, żony mi nożyk zabrałeś, nie? Śmiejemy się na jest. Dobra, to mam przekazać tajnym tym, tajno z Agentos. Dla Julki. Dla Julki, ale ładnie to okleiłeś, powiem ci, że kurczę, no, ja naklejki. Lubię, tak. Ja lubię. Lubisz dużo stickerów. Tak, ja lubię. To jest moja mojego kumpla, sticker, nie? Mamy nawet ten, No Lives Matter, Yellow Hands, fuck you. Ja mam naszywkę na kamizelkę. Tak? No, ma Michał Twodzicki z Warszawy. Aha. Mój kumpel robi motocykle i też auta. Zajmuje się customem nie tylko, a też on pracował w firmie, nie wiem czy słyszałeś, Custom Rings. Nie. No, nie. Oni po dużo robili, ale jeden tam też piknął koleś i to przestali. On dużo takich motocykli. On był w grupie ludzi, którzy próbowali skreślić Sokoła. Aha. Oni zrobili nowego Sokoła, byli sponsorzy, a później zaczęła się wojna między sponsorami i tylko prototyp został. Tak, wojna taki biało-czerwony. On zrobił Sokoła nowego, który miał być produkowany jako nowy motocykl, nie? Więc tu masz tablicę z motocykla, z wynajmu. To nie będę musiał odkręcać. No, dokładnie, do tych. Dzięki, nie? Dzięki, dzięki.
Muzeum, jak będziesz, to się nie płucuj. Jest to odznaka Federacji Europejskiej Zabytkowych Samochodów i Motocykli. Co roku jest inna edycja. Tą mam podwójną, bo zgubiłem i dali mi drugą, a później ją znalazłem. Ich jest bardzo mała liczba robiona. Fajnie to wygląda. I wiem, że ten, często na filmach się pytasz o poker chipsy i ten jest z Cypru. Nikos, Limassol. Czyli, a my byliśmy Limassol, w tym Limassolu w Harleju, czy nie? Nie. Zamknęli już. Cyprus. Masz w ogóle ta. Kto nam dostarcza benzynę do motocykli? No i słuchajcie, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, kurczę, tutaj 6 godzin, bo tu Przemek, kurde, jest niesamowitym gadułą, jak większość. Uczę się odmieszcza. Uczę się odmieszcza. Ale czas skończyć, także żegnamy się i razem teraz zapraszamy też do zostawienia łapy. Łapy w górę, lajki i pozdrowienia dla całej ekipy. Komentarz i subskrypcja tam, o ty, co tam siedzisz? Na kanapie, kurde. Ja zaraz dołączę. No, a tu nasze dziewczyny też się żegnają. Pa, pa. Pa, pa. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś, wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!